pastorem Zdzisławem Plesem rozmawia Piotr Stanisławski. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia, oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Witam serdecznie Państwa i pastora w naszym studio. Witam Państwa. Dzisiejszą audycją rozpoczynamy cykl spotkań o tematyce biblijnej, zatytułowany krótkim słowem „Dlaczego?”. I to właśnie pytanie najczęściej stawiane będzie podczas naszych wszystkich. Zajmować się przede wszystkim w nich będziemy sprawami i zdarzeniami najbardziej w Piśmie Świętym bulwersującymi, a więc takimi, które dla sporej części jej czytelników są główną przeszkodą, aby uwierzyć w Boga, którego Biblia opisuje. Między innymi zastanawiać się będziemy nad rozczarowaniem Stwórcy, niszczącego swoje stworzenia w wodach potopu, nad surowymi, czasami okrutnymi prawami, które przekazał swojemu ludowi. Poruszymy kwestię krwawego ofiarnictwa, eksterminacji innych narodów, karach za nieposłuszeństwo i bunty. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, czy Bóg jest demokratą, dlaczego Hiob tak wiele musiał cierpieć, czy śmierć Jezusa Chrystusa miała sens i w ogóle dlaczego mielibyśmy wierzyć w Boga i oczekiwać Jego powtórnego przyjścia. Jednak nasze spotkania rozpocząć musimy od tego, co wydarzyło się w ogrodzie Eden, ponieważ właśnie tam zaczyna się historia człowieka, który postanowił pójść własną drogą. Na samym początku mieliśmy okazję usłyszeć historię, zgodnie z którą Bóg stworzył człowieka, potem w Edenie zasadza ogród, a w samym jego środku umieszcza drzewo poznania dobra i zła. Jednak Bóg zakazuje Adamowi i Ewie jadać, spożywać owoce z drzewa poznania i ostrzega ich, że jeżeli zjedzą któryś z jego owoców, to umrą, poniosą śmierć. Zatrzymajmy się może w tym miejscu i spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg sadzi w samym środku ogrodu drzewo właściwie ze śmiertelnie trującymi owocami. I dlaczego wystawia człowieka na taką pokusę? Wyobrażam sobie, że wiele osób przeszło w swoim życiu jakąś drogę poznania Boga i na tej drodze mają rozjaśnione niektóre kwestie, ale wciąż są takie, na które trudno znaleźć odpowiedź. Więc spróbujmy z Bogiem podjąć te trudne zagadnienia.
No właśnie, dlaczego Pan Bóg postawił drzewo wiadomości dobrego i złego w ogrodzie Eden, drzewo poznania? W moim odczytaniu Pisma Świętego dostrzegam wielką skrótowość myśli, które nieraz sygnalizują pewne kwestie. Otóż w Księdze Izajasza i w Księdze Zechiela spotykamy się z opisem upadku Lucyfera i rozumiemy, że ten upadek był znacznie wcześniej, aniżeli powstały kształty zamieszkałej ziemi. Pan Bóg postawił drzewo wiadomości dobrego i złego, drzewo poznania w tym celu, aby ludzie mogli w sposób taki prosty, nieskomplikowany, okazywać swoją relację do Stwórcy, uznać Jego jako Boga i Stworzyciela, a siebie samych określać jako tych, którzy są dzierżawcami ziemi. Powstrzymanie się od zerwania owocu z tego drzewa wyrażało akceptację Bożego zwierzchnictwa nad ziemią. Więc Adam z Ewą zostali poddani próbie lojalności. Czy ta próba była konieczna? Była konieczna jako następstwo posiadania wolnej woli przez człowieka. Człowiek według planów Bożych został uczyniony na obraz i podobieństwo Boże. I to podobieństwo, chociaż bez zrównania z Bogiem, wyraża się również tym, że człowiek ma wolną wolę i może opowiedzieć się za Bogiem, a może się opowiedzieć przeciw Bogu. I właśnie Adam z Ewą taką możliwość posiadali. Mogli wybrać, któremu Panu chcą służyć, Bogu czy też Lucyferowi. I drzewo było takim znakiem. No, okazuje się, że później cała akcja toczy się wokół tego drzewa. Ale to drzewo i ten owoc, powstrzymanie się od tego, oznaczało, nie ogrodzie należy do mnie. Jest Bóg, jest Twórca, ja jestem dzierżawcą, idziam w obrębie wyznaczonych mi praw. Ja akceptuję Boga jako właściciela wszechświata. W Księdze Objawienia czytamy o pierwszej wojnie, jaka wybuchła w niebie. Czytamy, że Michał i jego aniołowie, smokiem wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już miejsca dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok, wąż starodawny, który zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Usunięcie szatana z nieba stwarzało zagrożenie dla wszystkich istot inteligentnych. On swoją zwodniczą działalność mógł obrócić w każdą stronę wszechświata. On zapragnął umieścić swoją stolicę gdzieś na krańcach tego Bożego Imperium i zrównać się z Najwyższym. I być może szatan zdradziecko zwrócił się w stronę, wydaje mi się, najmłodszej zamieszkałej planety. Pismo Święte przedstawia nam piękno, potęgę Lucyfera, który był jaśniejącym. W tym określeniu syn jutrzenki zawarty jest też jakiś urok, który on posiadał. Ale czytamy właśnie: Ty, który mawiałeś w sercu swoim, wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych, postawię mój tron, zasiądę na górze obrad, na krańcach północy wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Lucyfer zapragnął potęgi Bożej, ale nie zapragnął potęgi miłości, miłości Bożej. Zapragnął potęgi intelektu, mocy, siły, ale nie zapragnął tych cech charakteru, które decydują o współżyciu, o miłości, o uprzejmości, o dobroci. W Księdze Ezechiela w 28 rozdziale czytamy w 15 wierszu: byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni Twego stworzenia, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Lucyfer był pierwszą istotą, która dar wolnej woli, dar wolności wykorzystał w celu egoistycznym, tylko dla siebie, w celu złym. Ale było to nowum we wszechświecie. Nikt tego nie rozumiał. Nikt nie rozumiał. Panowały inne obyczaje, panowały prawa miłości. I gdy Lucyfer wystąpił na drogę zła, to Bóg musiał zaakceptować jego życie i jego postępowanie aż do takiego momentu, gdy w
wskutek powszechnej zgody we wszechświecie wydany zostanie wyrok jego unicestwienia. Dlatego, że każdy pochopny czyn obróciłby stworzenie przeciwko Bogu. Dlatego szatan miał nieskrępowany dostęp. On się poruszał we wszechświecie. Była istota, która przemierzała wszechświat, która dyskutowała na temat Boga, która stawiała się w roli obrońcy demokracji anielskiej i przyszedł również na ziemię. Więc czy byłoby sensowne wyizolować ziemię pod takim kloszem szklanym? Ja rozumiem, że na dłuższą metę byłoby to bardzo sztuczne. My nie jesteśmy w stanie przed chorobą uciec, ale jesteśmy w stanie przyjąć tą szczepionkę, która wytwarza naturalne antyciała do tej niebezpiecznej bakterii, do tego wirusa. I na takiej zasadzie, sądzę, miało zadziałać drzewo wiadomości dobrego i złego. Pierwszy stanowczy odpór Adama i Ewy uodporniłby ich na grzech na wieki. I Bóg by mógł bardzo szybko zakończyć historię grzechu, ale dokonałoby się to w atmosferze absolutnego niezrozumienia i nigdy ta idea zła, potworności nie zostałaby wykorzeniona ze wszechświata. Nieszczęściem naszym jest tylko to, że szatanowi udało się zwieść Adama i Ewę w pierwszym uderzeniu, w pierwszej potyczce. Ale Pismo Święte przedstawia nam tutaj takie zabiegi Boga, aby uratować ludzi. Powiem może myśl dziwną, ale w kryzysach, w krytycznych sytuacjach najlepiej sprawdzają się charaktery. I błyszczą albo szlachetnością, albo widać ich zbrukanie podłością. Pan Bóg w tym straszliwym kryzysie olśnił wszystkich swoją szlachetnością, swoją miłością. Przez to, że z grzechem walczył bardzo szlachetnie i razy zebrał na swoje ciało, tak jak jest opisane w Izajaszu w 53 rozdziale, po to, żeby pomimo grzechów Adam i jego potomkowie mogli z powrotem wrócić do rajskich warunków. Zastanawia mnie tutaj pewna rzecz. Otóż skoro Adam i Ewa byli istotami, które dotychczas w najmniejszym nawet stopniu nie widziały umierania i śmierci, najmniejszego bólu i cierpienia, jak zatem oni mogli zrozumieć Boże ostrzeżenie o ich śmierci, prawda? Myślę, że dla nich śmierć musiała być pewną abstrakcją, jeśli nie całkowitą abstrakcją, bo przecież wokół nich nic nie umierało, nic nie cierpiało. Dlatego wydaje się, że Boże ostrzeżenie z góry skazane było na porażkę. No przeczytajmy wypowiedź w Piśmie Świętym, która uzmysławiała naszym pierwszym rodzicom, co to jest zło. Jahwe Bóg dał taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Na pewno Adam rozumiał, co się kryje za określeniem zło. Dla niego zło było związane z unicestwieniem, ze śmiercią. Głównym celem ich rozmów i spotkań było uczulenie ich na niekorzystne zdarzenia, niekorzystny splot zdarzeń, który może się wiązać z tym, że szatan ma dostęp do nich. Więc Adam z Ewą rozmawiali. Oni rozmawiali z Bogiem. Czytamy, że Bóg miał zwyczaj spotykania się z nimi o określonej porze. To nie były tylko takie inspekcje. To były rozmowy ojca z dziećmi. Adam się doskonale orientował z Ewą w buncie Lucyfera. Nic zagadkowego nie było w tym ogrodzie Eden. W tym miejscu nie mogę określić swojej wypowiedzi takim autorytatywnym stwierdzeniem napisano. Ale przypuszczam, że słowa, którymi się Bóg posługiwał, były czytelne dla obu stron. I w pewnym zakresie, ja nie mówię, że do końca, bo szatan jest postępowy w złym i ono się rozszerza coraz bardziej. Ale podstawowe znaczenie, co to jest dobro i co to jest zło, Adam z Ewą rozumieli i stali tutaj w sytuacji wyboru. Na pewno był obszar, który był dla nich nieznany, ale na przykład dla mnie też obszarem nieznanym jest działanie arszeniku.
ale wcale mnie nie kusi sprawdzić to, jak się właśnie umiera po zatruciu arszenikiem. Więc jeżeli Adam z Ewą znali to Boże polecenie i było ono objaśnione tak, że było dla nich czytelne, to ta tajemniczość tutaj jakaś znika w moim zrozumieniu. Pamiętajmy, że człowiek nie jest tylko istotą, której myślenie i postępowanie wynika z doświadczenia. My wiemy, że człowiek ma sztukę myślenia priorycznego i sztukę myślenia abstrakcyjnego. I tak jak Pan Bóg Adamowi i Ewie przedstawił proces ich stworzenia, to myślenie abstrakcyjne polega na tym, że istota umie sobie odwrócić kolejność i cofnąć się do pierwszych zdarzeń, niejako uruchomić proces odwracalności myślenia. I to było proste dla Adama i Ewy, właśnie przez tą sztukę myślenia abstrakcyjnego, że tak jak powstali z prochu i istnieją jako istoty normalnie, myślące, działające, kochające, tak może być proces odwrotny, że się będą wracać aż do tego momentu, że znowu prochem zostaną. Na pewno doświadczenia w tym zakresie nie mieli, ale mieli sztukę myślenia abstrakcyjnego i znali swoją genezę, więc mogli sobie wydedukować, co to znaczy unicestwienie i co to znaczy śmierć. Nieraz my mówimy z innymi osobami, używając terminów, które one nie rozumieją. Bóg rozmawiał ze swoimi dziećmi takim językiem, który był dla nich zrozumiały. I nie było tam czegoś niedopowiedzianego. Adam wiedział, co to jest umrzeć. Zakończmy to taką sentencją. Adam z Ewą, która razem z nim tworzyła doskonałe człowieczeństwo, rozumieli to, co do nich Bóg mówi. Adam z Ewą byli zorientowani w konflikcie, jaki powstał we wszechświecie. Adam z Ewą orientowali się w zdradzieckich poczynaniach Lucyfera. Nie przypuszczali, że zdarzenia przyjmą taki obrót. To jest właśnie straszny geniusz szatana, że potrafi wytworzyć sytuację tak zaskakującą, że człowiek grzeszy, a dopiero po grzechu się orientuje, że źle uczynił. I to nam się przydarza w naszym życiu. I takie właśnie doświadczenie miała Ewa. Czytamy, że wąż był chytrzejszy niż wszystkie inne dzikie zwierzęta, które uczynił Pan. Czy nie uderza pastora fakt, że wężowi udaje się przekonać człowieka do swoich racji, a Bogu się to nie udaje? Mówiąc inaczej, w tej walce o człowieka między sprytnym wężem a Bogiem siła przekonań węża okazała się skuteczniejsza od Bożej. Czyli, że porażkę tak naprawdę ponieśli nie tylko Adam i Ewa, ale także Bóg. Moglibyśmy taki wniosek wysnuć z tego, ale spróbujmy popatrzeć na cały ten proces zwodzenia z kilku takich ujęć. Niektóre sztuczki iluzjonistyczne udają się dlatego, że przeplikają w krótkim czasie. Ale gdybyśmy z osądem zdarzeń powstrzymali się, zaczekali chwilę i następnie podjęli jakąś decyzję, to ta decyzja podjęta tak na chłodno, z wyważeniem, mogłaby zupełnie inaczej wyglądać, aniżeli ta pierwsza. I sądzę, że błąd Ewy polegał nie na tym, że zwątpiła w dobroć Bożą z całym takim rozmysłem, ale dlatego, że nie pozwoliła sobie na namysł. I to jest bardzo właśnie często efekt naszych upadków, że jesteśmy tak zaabsorbowani, pociągnięci jakąś rzeczywistością, jakimś pięknym, jakimś zwodniczym urokiem, że już chcemy mieć, już to dostać. I wtedy upadamy. A gdybyśmy powiedzieli tak, no chwileczkę, niech ja to przez moment ocenię, przemyślę. Niektórzy mówią, ja to prześpię i odpowiem ci jutro. Gdyby Ewa dała taką odpowiedź wężowi, interesujące jest to, co mówisz, porozmawiam z Adamem, jutro damy ci odpowiedź. Szatan poniósłby klęskę. Proszę sobie wyobrazić, no postawmy siebie
samych siebie w sytuacji, w której znalazła się Ewa. Przechodzi sobie obok drzewa poznania i nagle zaczyna ktoś do niej mówić. To nie jest głos Adama. Wąż zaczyna mówić. Nie przypuszczam, że od razu rozmowa dotknęła jądra sprawy. Być może zaczęli rozmawiać i o pogodzie, i o osobistych walorach może Ewy. I w pewnym momencie tak mimochodem zadaje wąż pytanie. Czy to prawda, że Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Czy to prawda? Nie jest w roli kuszącego. On szuka informacji, a Ewę stawia jako eksperta w tych sprawach. No, Ewa się czuje dowartościowana, mówi, owoce z drzewa tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu. Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, ani nawet się dotykać, abyście nie pomarli. Jest tyle niesamowitych zdarzeń, że można stracić równowagę umysłu. Wąż zaczyna mówić w inteligentny sposób. Jest wrażliwy na problemy, które są tak żywotne dla nich. Zadaje pytanie. Tam nie ma jakiegoś przymusu dyskusji. Tam jest taka pogawędka przyjacielska. Przebiegało wszystko bardzo naturalnie, bardzo płynnie. Zanim Ewa się zorientowała, przekroczyła granicę. I przekroczyła ją dlatego, że szatan wymyślił nową strategię. Ewa zawsze słyszała prawdę. Od męża swojego, od Boga. Wypowiadane słowa odzwierciedlały rzeczywistość. A tu zetknęła się ze straszliwą strategią. Gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie wiedzieć, znali dobro i zło. Sugeruje, że zrównają się z Bogiem, prawda? Słowa nie odzwierciedlały rzeczywistość. To było poza jej właśnie doświadczeniem. Kiedyś czytałem o Centkiewiczach, którzy zetknęli się z takim ludem eskimoskim, który nie wiedział, co to jest kłamstwo. Żyli w tak warunkach krańcowych, że jakieś żartowanie, jakieś okłamywanie mogło się skończyć tragicznie śmiercią. Ich słowa zawsze odzwierciedlały rzeczywistość. Jeżeli zetknęli się z kłamstwem, byli bezradni, byli zagubieni. Ewa była zagubiona. Ona nie miała takiej kategorii żywej, sprawdzonej jak kłamstwo. I zabrzmiało to tak bardzo niewinnie. Wąż nie rzuca żadnych jakichś oskarżeń pod adresem Boga, tylko pokazuje, że są perspektywy rozwoju. A człowiek ma tak głęboko zakorzenione pragnienie rozwoju i poznania. Szatan znał psychikę człowieka i każde jego słowo było wymierzone w pewną predyspozycję, w pewne czułe miejsce człowieka. Ewa, gdy zgrzeszyła, gdy zjadła owoc, po chwili sobie uzmysłowiła, że przekroczyła ten punkt zakazany. Ale gdyby to przemyślała, to uważam, że nigdy by nie zgrzeszyła. Nigdy. Więc generalny wniosek jest taki. Upadamy i padamy w błoto, często zanim się spostrzeżemy, że już się topimy w nim. Ale gdybyśmy mieli chwilę takiej refleksji, spojrzenia na to z boku, z jakiejś perspektywy, takiej czasowej czy przestrzennej, nie upadlibyśmy. Spójrzmy jednak na to z innej perspektywy. Z perspektywy walki dwóch sił. Dobra i zła. I w tej walce o człowieka wygrywa zło. Tak, moglibyśmy powiedzieć, że walka toczy się ze zmiennym szczęściem, albo powiedzieć to w ten sposób, że potyczki przebiegają ze zmiennym szczęściem z naszej perspektywy, ale dziwne to, co powiem. Nigdy byśmy nie znali głębi Bożej miłości, gdyby nie grzech. Dziwne jest to, ale właśnie w najstraszniejszych momentach, w najcięższych, przekonujemy się o głębi miłości żony, dzieci, przyjaciół. Te straszne zdarzenia sprawdzają osoby. I nam się może wydawać tak, że w tej chwili Pan Bóg przegrał. Ale gdy nastąpi
ten moment zniszczenia grzechu, to wszystkie istoty we wszechświecie pokłonią się Bogu i powiedzą: sprawiedliwe są wyroki Twoje. Ale tak, w tym wypadku moglibyśmy powiedzieć, zdarzenie nie przebiegało po myśli Bożej. I bardzo często Pan Bóg przegrywa w naszym życiu. Gdy nasze dokonania więcej świadczą o tym, że jesteśmy inspirowani przez szatana, aniżeli przez Boga. I wyobrażam sobie, że ten łotr na krzyżu nieraz zasmucił Boga i całe jego życie świadczyło o tym, że szatan jest zwycięski w jego życiu. Odnosi zwycięstwa i sukcesy. Ale nadszedł taki moment, że spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem. I chwila wystarczyła, żeby Bóg zwyciężył. Więc zwycięstwo to jest pojęcie względne. O zwycięstwie koalicji antyhitlerowskiej, gdybym miał się odwołać do przykładu, nie przesądzały drobne potyczki partyzanckie, chociaż one miały swój wkład i swój wymiar, ale ostateczne batalie końca wojny rozstrzygnęły, po czyjej stronie jest zwycięstwa, po czyjej jest przegrana. I ten sukces został odniesiony już na krzyżu. To jest psychologiczna wojna. Na krzyżu Bóg udowodnił, że jest w stanie dla istot stworzonych poświęcić się. W liście do Filipian jest powiedziane, że ogołocił samego siebie Jezus Chrystus. Poniżył się. A szatan zarzucał Bogu to, że on nie jest w stanie poniżyć się. On zrobił wszechświat dla swojej własnej wygody. A Bóg pokazał, że on stworzył wszechświat, ale jak już dał tą świadomość bytu istotom, to chroni te istoty nawet za cenę swojego poniżenia i śmierci. My boimy się powiedzieć, że Pan Bóg przegrywa. Ale ja się nie boję powiedzieć tych słów. Słynna pisarka Ellen White w książce Patriarchowie i Prorocy powiedziała, że szatan dysponował strategiami, które nie były do dyspozycji Boga. Dlaczego nie były do dyspozycji Boga? Dlatego, że Bóg w tej walce był ograniczony szlachetnością i przymiotami swego charakteru. A szatan dysponował strategiami i większym arsenałem oddziaływa. Kłamstwem, insynuacjami, tworzeniem pozorów, fałszywą interpretacją faktów. I moglibyśmy wymienić właśnie te strategie psychologiczne, które były do jego usług. I bardzo trudno na przykład ojcu powiedzieć albo przekonać dzieci, że je kocha, gdy staną i powiedzą: nie kochasz nas. No i co zrobić? No na przykład ojcu powiedzieć albo przekonać dzieci, że je kocha, gdy staną i powiedzą: nie kochasz nas. No i co zrobię? Czas okazuje, czy ktoś kocha, czy nie kocha. Zdarzenia trudne okazują. I Pan Bóg prowadził bój. Protoewangelia wyraźnie określa, że będzie Pan Bóg ponosił straty. Ty go ugodzisz w piętę, prawda? To było do przewidzenia. I Pan Bóg od samego początku wiedział, że walka z szatanem nie odbędzie się bez strat, bez upokorzenia, bez bólu, bez krwi. Winston Churchill, kiedy rozpoczynała się II wojna światowa, to powiedział w parlamencie angielskim: nie mam wam nic do zaoferowania oprócz krwi i potu. I Pan Bóg sobie zdawał sprawę, że walka, która się rozpoczyna, to będzie krew i pot i cierpienie. Ale cena była bardzo wysoka. Więc w niektórych zdarzeniach z naszej perspektywy krótkiego życia i oceny cząstkowych zdarzeń mówimy: Bóg przegrał. Ale gdybyśmy spojrzeli z Bożej perspektywy, z życia Boga na te wszystkie zdarzenia, to sądzę, żebyśmy je inaczej ocenili i one ułożyłyby się w jakiś rozumny łańcuch, który wiedzie do zwycięstwa Boga. Tak, ale spójrzmy na inną kwestię w tej historii. W momencie kuszenia przy drzewie był wąż, Adam, Ewa i... No właśnie, bezpośrednio Boga tam nie było. Adam i Ewa nie widzieli go. Oczywiście Bóg słyszał, co się dzieje, jednak Adam i Ewa nie widzieli go. Na innych miejscach kart Pisma Świętego czytamy, że Bóg ma wgląd w przyszłość, prawda? A więc i wtedy w raju wiedział, że Adam i Ewa ulegną pokusie węża. Czy pastora zdaniem Bóg wiedział także to, że gdyby wtedy pojawił się i jeszcze raz ostrzegł tam przy drzewie,
swoje dzieci, to nic by to nie dało? No tutaj to znaczy istnieje w nas taka pokusa, abyśmy winę ewidentną naszego rodzaju ludzkiego rozłożyli jeszcze na inne osoby i powiedzieli: Panie Boże, zgrzeszyłeś zaniedbaniem, zgrzeszyłeś nieobecnością. Może jak nie zgrzeszyłeś, to uchybiłeś, prawda? Ale sprowadzilibyśmy to wszystko do takiego ręcznego sterowania, że Pan Bóg by musiał tu być, temu rękę przytrzymać, tamtego odwrócić, temu się zjawić i gdy miałby już grzech popełnić, to przypominał. Bóg dał człowiekowi wolną wolę, nie po to, aby swoją obecnością ciągle go tyranizował i narzucał mu swój model myślenia. My zdajemy sobie sprawę z tego, że jako rodzice swoją obecnością nieraz powstrzymuje dzieci od grzechów. Ale bywa nieraz tak, że te dzieci mają już dość naszej nieraz obecności i chciałyby sobie poprowadzić tego życia tak, jak chcą. No właśnie, nieraz tak jest. Być takim nadzorcą i bez przerwy chodzić za nią i sprawdzać i kontrolować i mówić jej stop i mówić jej zastanów się, a może poczekasz? Więc stanęliśmy raczej w takiej sytuacji, gdy człowiek został na przykład przeszkolony do jakiegoś zadania, a później jest poddany próbie, jest sprawdzianowi poddany. Więc sądzę, że Pan Bóg nie miał sobie nic do zarzucenia. Wszystko, co miał powiedzieć, powiedział. Co miał przedstawić, przedstawił. Co miał do ostrzeżenia, to ostrzegł. I teraz człowiek wyruszył do swojego samodzielnego życia. Ale sądzę, że obdarzył człowieka mądrością, inteligencją. Ponadto udzielił mu informacji o tym, co się dzieje we wszechświecie. I to również powinno go chronić. Nie wiem, czy odpowiadam w samo jądro tej kwestii. Być może są inne jeszcze zrozumienia, które to uzupełniają, rozszerzają. Ale Adam nie zgrzeszył z Ewą tak świadomie. Zostali uwikłani w splot zdarzeń, że postąpili szybciej, aniżeli ich umysł podjął decyzję wyważoną. Myślę o Ewie. Adam natomiast z miłości dla Ewy uczynił ten krok świadomie. Znaleźli się zatem nasi pierwsi rodzice w takiej sytuacji, że zostali oni uwikłani i zwiedzeni. Oni nie wypowiedzieli Bożego posłuszeństwa z całą złością i buntem, z jakimiś pretensjami do Pana Boga. Zostali porwani, tak jak gdyby wodami rzeki, w zło. Chwila i już zorientowali się, że są po drugiej stronie. Panie pastorze, ale właściwie dlaczego Adam i Ewa posłuchali węża? Co tak naprawdę skłoniło ich do tego, aby sięgnąć po owoc, aby pójść za głosem węża? Przecież nie sam owoc, nie smak owoc. I tutaj się zastanawiam, czy czasami nie zwyciężyła w nim chęć poznania, chęć rozwoju, rozwoju, które nie będzie bezbolesne. I czy w konsekwencji Adam i Ewa nieukarani zostali za to, że chcieli wiedzieć, przekonać się, co jest prawdą, że nie wystarczyła im wiara na słowo. Czasami mówi się, że ciekawość nie popłaca. To zależy, w jakim kierunku. Paweł pięknie powiedział, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Więc wolna wola właśnie głównie na tym polega, aby wyznaczać sobie obszary poznania, obszary aktywności. My w każdej chwili z tego miejsca moglibyśmy wstać i zainteresować się kwestiami, które by nas doprowadziły do niemoralności. A jednak tego nie podejmujemy. I nie czujemy się ograniczeni. Czy w Adamie przeważyło to? Nie sądzę, aby uruchomiono wtedy głęboko przemyślane właśnie te refleksje, które doprowadziły do decyzji, tak, ja wybieram tą drogę rozwoju, zgłębienie jakiegoś obszaru rzeczywistości. Gdy opisujemy grzech Adama, mówimy o upadku i mówimy o zwiedzeniu. A upadek
To jest coś nagłego, już się leży na ziemi i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy, że się potknął. A zwiedzenie to człowiek zdąża za czymś w dobrej wierze i za chwilę dopiero się zorientuje, że jest oszukany. I te dwie kwestie, upadek i zwiedzenie, charakteryzują grzech pierwszych naszych rodziców. To nie było poznawanie nowych obszarów rzeczywistości z całym rozmysłem. To bazowało na poznawczych dążeniach człowieka, ale to było zwiedzenie i to był upadek. To nie było dobrowolne wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu. Za chwilę Adam z Ewą w poczuciu błędu kryli się. Gdyby to była ich świadoma decyzja, utwierdzona, to by stali twardo i powiedzieli, co chcesz, Boże. Czyli byli świadomi, że popełnili grzech. Byli świadomi po grzechu. W trakcie popełniania go byli omamieni pięknem sytuacji, nowością sytuacji, że wąż mówi i wąż spożywa, prezentuje jakieś nowe cechy, nowe umiejętności. Szatan nie przedstawił im się, dzień dobry, Lucyfer jestem, bądźcie uprzejmi opowiedzieć się po mojej stronie. Lucyfer zwiódł pierwszych rodziców. Bazował na pewnych ich właściwościach umysłu, ale w sposób perfidny ich okłamał i podporządkował sobie wbrew ich intencji. Wbrew intencji, bo swoją wolną wolę wykorzystali. Także wyraźny Boży zakaz przestąpili. Oni nie nosili się z tymi myślami wcześniej. Oni nie pielęgnowali tego sercu. Moment i zdarzenie i wypadek. I ja to tak rozpatruję w tych kategoriach. Dlatego uruchomiony został cały plan zbawienia człowieka, wybawienia z nieszczęścia, w które wpadł. Oczywiście, przytomnie wpadł, ale był tak manipulowany, że ta jego przytomność to mogłaby być postawiona pod znakiem zapytania. Bo jeżeli Adam widzi Ewę z owocem i uświadamia sobie, że ta istota zginie na wieki, a on ją kocha, to jest czyn, który określamy mianem popełnienia w afekcie, prawda? To jest rozpacz, to jest wybuch miłości. To są tragiczne zdarzenia. Na pewno będziemy mieli czas na to i wierzę, że nam Pan Bóg pomoże kiedyś to zgłębiać jeszcze bardziej. Nie sądzę, abym odpowiedział w pełni na to pytanie. To geniusz zła obmyślił i to nie jest takie łatwe do pojęcia. Na ten czyn możemy także spojrzeć z innej perspektywy, jak na próbę wychodzenia z okresu dziecięcego w okres dorosły. Dlaczego? Pomyślmy przez chwilę. Gdyby wtedy Adam i Ewa na własnej skórze nie przekonali się, czym jest dobra, czym jest zło, właściwie zawsze pozostaliby takimi małymi dziećmi, które ciągle muszą słuchać swoich rodziców, do końca nie rozumiejąc, dlaczego to, co od nich wymagają i przed czym przestrzegają, jest słuszne, jest dobre i ma sens. I czy byłoby to dla niego ujmą? Czy dziecko, które mieszka z rodzicami gdzieś na skraju wioski i za tabliczką, uwaga, miny, ciągnie się pole minowe. I gdy rodzice mówią do dziecka, nie idź tam, bo zginiesz. To czy to jest jakąś ujmą dla dziecka, że posłuchało rodziców? Na przykład należę do tych ludzi, którzy nigdy nie spróbowali papierosów. Czy ja poniosłem jakąś stratę? Czy to świadczy o mojej niedojrzałości? Więc ta sugestia, jakoby coś cennego stracili, bo nie przekroczyli pewnego zakazu, nie wydaje mi się uzasadniona. W niektórych kwestiach warto pozostać dzieckiem, gdy nie jesteś w stanie coś pojąć, a z zaufaniem przyjmujesz rady osoby, która cię kocha i jest bardzo mądra, to warto za nią zdążać, a po pewnym czasie okaże się, że te kroki, te decyzje, ta decyzja posłuszeństwa jest trafna i słuszna. Psychologia zna takie określenie jak interioryzacja zasad, czy jakichś praw, czy wskazań moralnych. One są początkowo względem dziecka zewnętrzne, ale w miarę rozwoju to dziecko dostrzega, że te prawa są słuszne i stają się jego prawami.
I on nie musiał ich wcale przekroczyć, żeby uwewnętrznić je. Gdyby Adam z Ewą żyli dalej w bezgrzeszności, być może, że lotem błyskawicy by rozniósł się po całym wszechświecie, taki dokument został udostępniony wszystkim. Podjął próbę zwiedzenia i wyglądało to tak i tak. Szatan na pewno by się rozwijał w swoim złym. Ale te dzieje jego późniejsze by właśnie dokonywało ten wzrost, tą dorosłość Adama, który powiedział, a dobrze zrobiłem, że wówczas usłuchałem Boga. Wcale nie musimy przejść przez bagno, bagno moralne, żeby wydorośleć. Jest zbyt duże niebezpieczeństwo w tego typu argumentacji. Większa dorosłość wiąże się z tym, że sami jesteśmy w stanie siebie ograniczyć i nawet powiedzieć, no powstrzymam się, zobaczę jak to będzie się dalej rozwijało. Im dłużej ktoś zdolny jest do namysłu i do odroczenia pewnych działań, to tym bardziej jest dorosły. To jest miarą jego dorosłości. Oczywiście my możemy być taki niezdecydowany, ale w pewnej kwestii, gdy ty oceniasz, że coś jest złym, a to cię mami i nęci, ale odracza swoją decyzję i powiesz sobie, jeszcze muszę na to popatrzeć. Jak to wygląda? Jak to się rozwija? I gdy tworzysz sobie czas do oceny tego, to to jest miara dorosłości. To jest pewna strategia wychodzenia z sytuacji trudnych. Ona nie przekreśla tego, że ja sięgnę po owoc zakazany, prawda? Ale po co tak szybko? A jeżeli sobie zostawisz czas na namysł, to ta decyzja bardzo dojrzała może mieć zupełnie inny wymiar. Może być bardzo bezpieczna, jest bezpieczna. Więc Adamowi z Ewą byśmy tutaj zarzucili pewną pochopność, prawda? Pochopność, którą tak dobrze znamy z naszego życia, bo my też jesteśmy z tej samej kości, z tego samego ciała. Adam z Ewą, Ewa, wyobrażam sobie, w tej chwili mogła powiedzieć, wiesz co, rozmawiamy z mężem, o Panu Bogu, a może byśmy ją poprosili pośród nas? I mogła powiedzieć, Panie Boże, zapraszam Ciebie serdecznie, jest interesująca tutaj rozmowa pod drzewem poznania. Czy mógłbyś zagościć pośród nas? Czy nie możemy sobie takiej opcji wyobrazić? I wtedy Pan Bóg przedstawia argumenty, przedstawia szatan, posłuchałaby i dokonałaby wyboru. Tam Bóg się nie mógł zjawić jako natrętny gość, który powstrzymuje rękę i nie chwytaj. Ale tam Pan Bóg mógł się zjawić jako zaproszony gość. Na czym zatem polegał błąd Adama i Ewy w kontekście relacji z Bogiem? Gdzieś zaufanie zostało podważone. Zostało skutecznie podważone zaufanie do Boga. Na krótki moment. Najprościej mówiąc, przestąpili zakaz Boży. Ale był podtekst tego zdarzenia. Utracili zaufanie do swojego Stwórcy. Obdarzyli większym zaufaniem istotę niezidentyfikowaną do końca, a odwrócili się od istoty sprawdzonej, z którą obcowali, z którą rozmawiali. I Adam z Ewą mieli okazję zdobyć pierwsze, brzemienne w skutkach doświadczenie. Co to znaczy oprzeć się na zaufaniu względem Boga? W końcu Adam i Ewa wyrzuceni zostali z raju, z ogrodu Eden. Mógłbym powiedzieć, że z domu ojcowskiego. I zaczęli tułać się po ziemi, znosząc różne znoje i utrapienia. Wyrzuceni zostali za to, że raz nie usłuchali swojego ojca. Że raz posłuchali węża, prawda? Że raz zjedli owoc, którego, powiedziałbym, nie było w menu ojca. Ludzcy rodzice wydają się być czasami bardziej wyrozumiali dla słabości swoich dzieci. No, nie zawsze. W kulturze wschodniej, jeżeli ktoś zachoruje na trąd, to wykreślają jak gdyby go z rejestru żywych i jest w grupie, która jest poza społeczeństwem. Może to nie najlepszy przykład, ale Adam z Ewą zostali skażeni grzechem, który tak diametralnie osłabił ich
możliwości, ich moralność, że musieli być usunięci od drzewa życia. W zamyśle Bożym głównie o to chodziło. Odsunięci od drzewa życia. Może przedstawiam pogląd, który jest moim jakimś osobistym przekonaniem. Ale każdy kształtuje jak własne, swoje zrozumienie tych spraw. Szatan dążył do tego, aby grzeszny Adam sięgnął po owoc z drzewa życia. Szatan marzył o nieśmiertelnych grzesznikach. Ja wyobrażam sobie, że to było bolesne. To nie jest tak, że Pan Bóg tylko podejmuje kroki bezbolesne. Nieraz słuszna droga jest drogą bolesną. Pan Bóg ich usunął. Bezpieczniejsi byli poza ogrodem Eden, aniżeli w ogrodzie Eden. Możemy to w tych kategoriach ująć. Bóg miał plan zbawienia Adama i Ewy. I od tego momentu bardziej bezpieczni byli oni poza ogrodem Eden, aniżeli w ogrodzie Eden. Od tego czasu ten ogród był dla nich domem, był marzeniem, do którego mogli powrócić, gdy zostaną pojednani z Bogiem. Jakie, pastora, zdaniem historia ta zawiera przesłanie dla ludzi żyjących dzisiaj, współcześnie? Może przedstawię absurdalne przesłanie. Sprawdziłem to w życiu. Człowiek winien być Bogu posłuszny nawet wtedy, gdy ją do końca nie rozumie. Wyobrażam sobie, że odpowiedź jest bardzo taka niepopularna. Kiedyś na przykład zdecydowałem się na wegetarianizm i to w okresie, gdy mówiono powszechnie, że jest to błędne, że to jest dieta bezmyślna, że szkodzi zdrowiu. Ale ja zaufałem dobrym wskazaniom Pisma Świętego i nie żałuję tego. Gdy sytuacja wygląda tak barwnie interesująco, że wydaje się ona atrakcyjna i do przyjęcia, pomimo tego, że Bóg zakazał wchodzenie w jakiś układ, w jakieś zdarzenie, to ta historia nas uczy tego, żebyśmy więcej ufali Bogu, aniżeli swoim zmysłom i swojemu rozumowi. Tak jest moje zdanie. Dziwne może. Ale gdyby Ewa powiedziała to, co kiedyś Jezus Chrystus powiedział, że tak mówi Pan, tak powiedział mi mój Ojciec, mój Stwórca, to nie byłoby problemu z grzechem. Szatan do Jezusa Chrystusa podszedł jeszcze staranniej przygotowany, aniżeli do Ewy. Bo wiedział, że to jest walka na śmierć i życie. A Jezus Chrystus krótko odpowiadał, nie polemizował, nie dyskutował, nie udowadniał, tylko powiedział, napisane jest tak i tak. I właśnie wyobrażam sobie, że Roboam, który obejmował władzę w Izraelu i który miał jeszcze większe aspiracje, aniżeli jego ojciec, właśnie przegrał dlatego, że nie posłuchał dobrej rady. Albo może inaczej, że nie pozostawił sobie czas na to, aby skonfrontować dwie rady, które do niego dotarły, żeby to przemyślał, przeanalizował i wyważył. Paweł powiedział, wiara niechaj będzie rozumna. Ale proces rozumowania nieraz trwa kilka sekund, kilka minut, kilka godzin, kilka dni. A niektóre dylematy moralne nurtują nas przez miesiące i lata. Więc z całym zaufaniem Boga stawiam jako tą wyrocznię. I to nie jest sprzeczne z tym, że wiara powinna być rozumna. Gdy ulegamy konkretnemu grzechowi, to zazwyczaj jest taka gonitwa pomysłów, rozwiązań i pada jakieś rozwiązanie. Gdybyśmy w tych wszystkich rozważaniach należytą uwagę przywiązali do takiego pytania, a co Ty, Boże, byś uczynił, co Ty, Boże, byś powiedział, to postępowanie nasze byłoby naszym własnym, ale z szacunkiem dla mojego mądrego Boga. A gdy minąłby pewien czas,
to ja weryfikuję swój czyn i widzę, czy to jest mądre posunięcie, czy błędne. I myślę, że ta procedura by przyczyniała się do wzrostu zaufania do Boga, prawda? Do Jego czynów. I to nie jest wyrażeniem zgody na takie automatyczne posłuszeństwo bez przemyśleń i refleksji własnej. Wtedy, gdy masz splątane myśli, gdy nie wiesz, co zrobić, to z całą determinacją powinieneś powiedzieć, tak mówi Pan. Zastanawiam się, pastorze, na ile jesteśmy w stanie zrozumieć rzeczywistość, która nas otacza. I czy potrafimy zadowalająco odpowiedzieć na różne pytania? W kwestiach zasadniczych mamy udzielone odpowiedzi. Oczywiście możemy się spotkać z taką sytuacją, jak Ewa spotkała się w raju. I nie będziemy mieć odpowiedzi na to pytanie. Ale one się zawsze w jakichś kategoriach Bożych rad mieszczą. I ta z szatanem w ogrodzie Eden nie była zupełnie taka nowa, bo Bóg powiedział, nie zrywaj. A szatan mówi, skosztuj. Tylko że sposób zaistnienia tego grzechu był oszałamiający dla naszych pierwszych rodziców. W chrześcijańskim doświadczeniu powinniśmy robić wszystko, aby być blisko Jezusa Chrystusa. Moją przyjemnością jest obcować z Jezusem Chrystusem, przyjaźnić się z Nim. Będę popełniał jakieś grzechy, prawdopodobnie. Ale jest ważne, żeby przyjaźń między mną a Nim trwała. Im bardziej ta przyjaźń będzie zażyła, tym bardziej będę uodporniony na różnego typu tam zasadzki, jakieś szatana. Ważne jest to, żebym ja przyjaźnił się z moim Bogiem, żebym ja z Nim obcował i chodził. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.